Nie. To znaczy, ja mam kilka setek, ale są słabe. Byliśmy za późno. Tak jest. Za godzinę w montażowni będę, tak. Do widzenia. Kurwa! Wiedzieć, że nie tylko ja mam chuj w dzień. Sorry. Efes? Nie wiem, że piękna to jeszcze komeserka kebabu. Sorry. Zapomniałem, już nie można dawać kobietom komplementów. Trochę jesteś nie dzisiejszy z tym Hamletem i komplementami. Ale w sumie kebab równoważy. Źle się dzieje w państwie polskim, co? No. Czekaj. Ty jesteś Adam Schulz? Od tego słynnego posta na fejsie o proteście, tak? A było tak miło, co? Kebab na głodówce. Wiesz, że ja mogę to nagrać i cię zdemaskować. Super. A tak serio, to może byś się zgodził powiedzieć mi kilka słów do kamery? No weź, uratujesz mi tyłek w pracy. Szefowa twierdzi, że się nie nadaje do newsów. Koniecznie przez te kraty, co? No. Skoro już Polska jest więzieniem. Nie. Sorry. Ale mój szef każe mi być apolityczny. Czyli, że mam siedzieć cicho. No możemy nie pokazać twojej twarzy. Zniekształcić ci głos jak kiełbasie. W sensie, jak temu gangsterowi. Zajebiście. Jak mówić o praworządności w Polsce, to tylko jako gangster. No sorry, sam powiedziałeś, że szef... No ale właśnie o to chodzi. To jest cały problem. Bo dla was to jest kolejny gorący temat. Ty zaniesiesz w zębach swojej szefowej hot newsa i co? Później puścicie coś o Golu Lewego, o Eurowizji, Ordo Iuris i chuj. Nic się nie zmieni. Ja nie po to poszedłem na prawo, żeby kurwa popierdalać w pięknych garniturach. Nie poszedłem tam, żeby zarabiać kasę. Ja po prostu zawsze lubiłem, jak coś jest mądrze poukładane. I takie właśnie jest dobre prawo. Dobre prawo polega na mądrym układaniu świata. A to, co teraz się dzieje z polskim prawem, to jest głupie i debilne układanie świata. Dlatego tak, właśnie teraz będę siedział, czytał Hamleta i wpierdalał kebaba. I chuj. Skoro już Polska jest więzieniem, serio, kurwa? Przepraszam cię, kurde. Już świruję od tego wszystkiego, przepraszam. Hamleta zostawiłeś. Chuj z Hamletem. Daj, nagram ci to jeszcze raz. Rzeczywiście, nie wiem, zmienisz mi głos na Pershinga. Wysłałam to sobie od razu na maila. Ale tylko sobie.
przebiegła koneserka kebabów. Adam. Wiem. A, ja... Ola.